Witajcie, tutaj Chris z kanału Social Gaming Brothers. Dzisiaj przedstawię wam 7 ciekawostek i faktów na temat słynnego Geralta z Rivii. Na wstępie proszę o łapki w górę i najlepiej jakiś komentarz. No to więc zaczynajmy. 1. Każdy koń, na którym jeździł Geralt, zawsze był nazwany płotką. 2. Koty nie przypadały za Geraltem. Na jego widok zazwyczaj uciekały w popłochu. 3. Geralt miał niezłe powodzenie u czarodziejek. Przede wszystkim u swojej ukochanej Yennefer i jej przyjaciółki Triss. 4. Wiedźmin jak typowy facet lubił zahaczyć wzrokiem o kobiecy biust. Jest to opisane w książce Czas Pogardy, kiedy Yennefer zabiera Geralta ze sobą na konwent czarodziejów. 5. Geralt choć sypiał z wieloma kobietami, to i tak nigdy nie zapomniał o Yennefer. 6. Geralt z Rivii pierwszy raz słownie wyznał miłość Yennefer na konwencie czarodziejów. 7. Geralt był dzieckiem czarodziejki Wiseny oraz prawdopodobnie wojownika imieniem Corin. 8. To wszystko. Za każde 5 łapek dodaję plus, 3 ciekawostki od siebie. Dobra? Tak możemy się umówić, więc zostawiajcie łapki, przesyłajcie dalej. I napiszcie w komentarzu, czy znaleźliście już te fakty. No nic. No tyle. Widzimy się w kolejnych w sumie gameplayach. Na razie. I piona.